Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa za rok 2013 roku dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków. 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1179. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Okarna. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, radni. Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 662 227 zł. Jest to w związku z wpływem środków płatności końcowej w ramach projektu oczyszczania ścieków Płaszów 2 w Krakowie. Środki te zostają przeznaczone na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 758 69 i planu wydatków inwestycyjnych 10 904 160. Szczegółowo zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne wymienione są w uzasadnieniu. Chciałam tylko dodać, że te zadania wynikają również, zwiększenie planu wydatków na tych zadaniach wynika również z treści opisowej do budżetu na 2013 rok ze strony 101 102. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pani radna Teodozja Maliszewska. Bardzo proszę pani radna. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam tylko pytanie. Druk 1179. Na pieczątce pana sternika napisane z uwagą. Uprzejmie proszę o zapoznanie mnie z treścią tej uwagi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę pana Andrzeja. Radny Andrzej Karolik. Włodzimierz Pietrus. Dobrze. Dobrze. Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, które są proponowane przez Pana Prezydenta, to ja mam pytanie o kwotę 10,5 miliona złotych, skąd ona się wzięła od kiedy mamy wiedzę na temat, że ta kwota ma być do umieszczenia w budżecie. Druga sprawa. Cieszę się, że niektóre poprawki radnych Prawa i Sprawiedliwości zostały uwzględnione, w tym szczególności moje. Chodzi o budowę i modernizację ogródków jordanowskich, które myśmy wnioskowali, a Rada nie raczyła przyjąć w budżecie na 2013. Jest jeszcze tam kilka rzeczy. I mam jeszcze jedno pytanie, bo rozumiem kolega referował z Komisji Budżetowej, że powoływano się na uzasadnienie do budżetu. Ja rozumiem, że uzasadnienie jest tylko luźną propozycją pana prezydenta, nie jest niczym obligatoryjnym, bo jeżeli byłoby coś obligatoryjne, to byłoby w projekcie uchwały. Natomiast to jest sobie tylko pan prezydent myśli, że jednak może pierwszej kolejności na to te wydatki pójdą. I jeszcze mam pytanie, że rozumiem, że część tych wydatków jest według jakby tego uzasadnienia do budżetu. Mam pytanie, a skąd się wzięły pozostałe wydatki? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pan Andrzej Kawalarek. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja sobie pozwoliłem do tego druku złożyć wniosek o to, żeby druk był procedowany w trybie dwuczytaniowym, jako że miałem sprzeczne informacje. To znaczy ze statutu wynika, że środki, które są zewnętrznymi środkami, powinny być procedowane w trybie jednoczytaniowym i taką informację początkowo dostałem. Niemniej jednak teraz w porządku obrad widzę, że jest to uchwała procedowana z założenia w trybie dwuczytaniowym. W związku z powyższym wniosek jest bezpodstawny i w tym momencie głosować go nie będziemy. Przypominam tylko, że jak do tej pory do tej uchwały Komisja Budżetowa nie wydała opinii, mimo że wczoraj dosyć burzliwa dyskusja się odbyła i najprawdopodobniej radni będą chcieli do tego druku składać poprawki.
A w uzupełnieniu jeszcze powiem, odpowiadając panu radnemu Pietrusowi, że no niestety nie są to środki na obwódki jordanowskie w tym roku, bo to jest zapłata za zadania dzielnic z roku 2012. Także dokładnie mówię, za zadania dzielnic z roku 2012 i tam owszem jest doposażenie ogródków jordanowskich, tak, że widocznie pan radny Pietrus sobie nie doczytał tego w uzasadnieniu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pana radny Dał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zadałem wczoraj to pytanie na Komisji Budżetowej, ale dzisiaj zadam jeszcze raz do protokołu. Dlaczego te, a nie inne zadania zostały wybrane z uzasadnienia do budżetu na rok 2013? I powtarzam pytanie za radnym Pietrusem, czy to uzasadnienie należy do budżetu? Na dotyczy do uchwały budżetowej, czy nie należy. Dziękuję. Dziękuję. Pan Janik Jaśkiewicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Państwa, chciałem wytłumaczyć ten zawirowanie z tym trybem jednym czytaniowym. Paragraf 34 ustęp 4 punkt 1 statutu mówi, że wszystkie uchwały zmieniające budżet gminy zapadają w trybie dwóch czytań z wyłączeniem zmian dotyczących przyjęcia środków zewnętrznych, a to jest tak zwane rozliczenie końcowe. Bardzo proszę. Pierwsza seria. Stanisław, wiem, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, trochę się powtórzę, ale nie w całości. Oczywiście tych zadań tak zwanych uzasadnionych, czy w uzasadnieniu jest dużo, dużo więcej. To pytanie jest, czy oprócz tych środków, które musimy uchwalić, które są do zapłacenia, bo były z ubiegłego roku, jeszcze pewnie będą, bo zimę mamy, to są też, moje pytanie było, jest, czy wskutek zimy i tego, co widzimy na ulicach i chodnikach, bo nie znalazło się żadne zadanie, kwota, żeby ten ser szwajcarski, jakim są dzisiaj ulice, wspomóc Zikit. Zikit nie dostaje tutaj nic, a ogromne koszty trzeba w związku z zimą, ale nie tylko, wydać, a potem będziemy szukać. Chcę sprostować, bo taki dwugłos padł, że jestem przeciwko kulturze. Nie, wręcz odwrotnie. Tylko kultura, jak kiedyś Jan Paweł II powiedział, jest domem mieszkaniem człowieka. Dotyczy prawie wszystkiego. I po przyjęciu budżetu była informacja prasowa też, że biuro festiwalowe zdecydowało się zmniejszyć swoje środki, ale okazuje się, że nie zmniejszyło. I jeszcze raz powtarzam, nie jestem przeciwko kulturze, przeciwko festiwalom, ale należałoby się w całokształcie gospodarowania środkami zastanowić, co dziś jest pierwsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Stanisław Rafał. Ja mam pytanie, bo to faktycznie bardzo słusznie powiedział mój przedmówca, kolega Stanisław, że mamy pewną pulę pieniędzy i jak ją mamy racjonalnie wydać? No i jaka mam odpowiedź teraz rodzicom, że inkasujemy stołówki w szkołach? Jak ja mam powiedzieć rodzicom, że zmniejszamy etaty, że zmniejszamy pieniądze na domy kultury? No proszę mi powiedzieć, jak się tłumaczyli, co, robimy igrzyska, a zabieramy na chleb? Tak, przepraszam, ale tak się nie nasuwa. Więc wydaje mi się, że to musi być wielka roztropność, jeżeli jakieś pieniądze wygospodarujemy w ciągu roku, żeby je po prostu właściwie
inwestować, ale z myślą taką prospołeczną. Jak my to mamy wytłumaczyć? Z jednej strony mówimy, przepraszam, likwidujemy stołówki, bo nie ma pieniędzy, a z drugiej strony, przepraszam, dajemy może na zacne rzeczy, ale co najmniej proszę o zastanowienie i pewną roztropność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Zacera. Ja mam, powtórzę się z pytaniem wczorajszym, a dotyczy on kwoty 10,5 miliona złotych na oczyszczanie miasta, kiedy zadanie to było przekazywane z ZIT do MTO, otrzymaliśmy jako radni uzasadnienie, że po to zadanie jest przekazywane do MTO, aby MPO mogło zaciągać kredyty, jeżeli zabraknie pieniędzy i żeby miasto nie musiało tych zobowiązań pokrywać z własnych środków. Tymczasem no, tutaj ta poprawka jest wyraźnym tego zaprzeczenia. I druga rzecz dotyczy zadania, którego ja nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o że była jasność, że takie potrzeby są. Tym niemniej bardzo bym prosiła o wyjaśnienie kwoty 7 milionów, ile jest przekazywane na poszczególne zadania. Ponieważ wiedzieliśmy o tym, bo słyszeliśmy o tym, że Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Radzikowskiego jest likwidowany. I w tej chwili no właściwie to nie za bardzo wiadomo, ile tych pieniędzy potrzeba na jego dalsze utrzymanie, jak raczej na inne zadania. Po prostu jeszcze raz powtarzam, nie mam zastrzeżeń, ale chciałbym wiedzieć, na jaki cel jest tyle pieniędzy wydawane. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, nie zamykam dyskusji, bo może odpowiemy na część pytań i dalej będziemy dyskutować, dobrze? Bardzo proszę króciutko poszczególne odpowiedzi i dalej będziemy zadawać pytania. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Otóż istotnie to, co według uzasadnienia proporcje rozdysponowania kwoty otrzymanej w formie refundacji płatności końcowej związanej z kosztem za wynika z uzasadnienia do budżetu miasta Krakowa, a zatem z tego, co Państwo w formie pisemnej, Państwo Radni, przed głosowaniem również otrzymali, a zatem rozumiem, że byliście Państwo z tym zapoznani. Z czego to wynikało? Otóż pozwolę sobie przytoczyć z stolicy 101. Plan wydatków na rok 2013 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również gmina miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza szczególnie na samorządy zaplanowanie odpowiednich działań korygujących dostosowawczych do nowych, trudnych warunków gospodarczych, tak aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność. W związku z powyższym, po dokonaniu analizy potrzeb w trakcie realizacji budżetu na rok 2013, w przypadku zaistnienia dodatkowych możliwości w zakresie pozyskania wyższych od planowanych dochodów, przewiduje się w pierwszej kolejności ewentualne zwiększenie planu wydatków bieżących, następujących w wydziałach UMK jednostkach miejskich realizujących swe zadania statutowo oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z ewentualnym wprowadzeniem do budżetu poniższych zadań. I tu podany był spis pewnych zadań inwestycyjnych, w szczególności realizatorów w postaci wydziałów jednostek miejskich, jednostek organizacji. Oczywiście, że nie jest to obligatoryjna część uchwalanego budżetu, która zawiera się w tabelach i w zestawieniach, które Państwo uchwalają jako rozwinięcie treści uchwały budżetowej. Niemniej jednak stanowi to wyraz, który nam wszystkim, świadomości, która towarzyszyła nam wszystkim w momencie uchwalania
budżetu na rok 2013, a mianowicie, że istnieje szereg zadań, co do których moglibyśmy je wprowadzić do budżetu, ale czyniąc no, coś wbrew matematyce, a mianowicie nadymając dochody. Żaden problem wprowadzić te zadania na łączną kwotę, jak podliczałem, 186 milionów złotych, podwyższając, pompując dochody. A co nam szkodzi? Dochody są szacunkiem, tak jak tu Państwo mówiliście, na mnie się powołując. Tak, są szacunkiem, ale powinny być realnym szacunkiem. A zatem skoro wiemy o tym, że ich nie osiągniemy, to po co takie dochody wprowadzać do budżetu? Chyba, że w jednym celu. Że godzimy się na to, że na koniec roku część planu wydatków zmieni się w wydatek rzeczywisty, a to jest uzależnione od realnych dochodów, a część planu wydatków zobowiązań zaciągniętych w oparciu o plan wydatków przejdzie jako zobowiązania na rok następny. I będziemy się dziwić, tak jak w roku 2012, ile to, a przypomnę, to było ponad 105 milionów złotych, zobowiązań z roku 2011 przeszło na rok 2012. W ubiegłym roku nie powtórzyliśmy takiej operacji. 2013 były odpowiednio mniejsze. Chcielibyśmy, aby w tym roku w ogóle zobowiązania na nie przechodzić. Niemniej jednak, tak jak mówię, na stronie 101 i 102 znajduje się podany do wiadomości Państwa radnych wykaz wydziałów i jednostek, których zadania realizowane przez te wydziały zostały niedoszacowane. Niedoszacowane, jeśli chodzi o wydatki. I teraz problem tej mojej uwagi, na którą zwróciła no, jedynie pani radna, co dowodzi jej spostrzegawczości, a równocześnie stawiam mnie w pewnej sytuacji, gdzie znowu muszę tłumaczyć się organem uchwałodawczym gminy, z czegoś, za co czuję się odpowiedzialność. Choć mógłbym się z tej odpowiedzialności zwolnić, ale to wtedy Państwo mówilibyście mi, że jestem nieodpowiedzialny i Państwa nie informowałem. Otóż proszę zwrócić uwagę na treść paragrafu pierwszego. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu miasta Krakowa na rok 2013 o kwotę 41 362 i tak dalej. W tym zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 41, czyli całości. Co to znaczy? Że wzrastają dochody majątkowe. A spośród dochodów majątkowych jedynie jeden szczególny ich rodzaj zaliczany jest do tego, co nas od przyszłego roku będzie niezwykle ciężko biło. A mianowicie do nadwyżki operacyjnej plus dochody ze sprzedaży mienia. A nie wszystkie dochody majątkowe, tylko dochody ze sprzedaży mienia odniesione do dochodu w ogóle i te dopiero do nich odnoszone jest zarówno koszty obsługi bieżącego zadłużenia, jak i spłata rat. K plus o tym, R plus o tym wzorze słynnym z artykułu 243. I moja uwaga związana jest z tym, że i tak też proponowałem, aby część, jeśli nie całość tej kwoty, skoro są to dochody majątkowe, a nie dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia. To jest zupełnie inna sytuacja. Aby je w całości przeznaczyć na wydatki majątkowe, a nie na wydatki bieżące w takiej części, bo to oznacza wzrost wydatków bieżących. Bez wzrostu dochodów bieżących ani dochodów ze sprzedaży mienia powoduje, że uchwalona przez Wysoką Radę nadwyżka operacyjna na koniec roku w tej chwili już jest o tym mniejsza. Bo wydatki bieżące rosną, a dochody bieżące nie rosną, a dochody majątkowe, o których tu mowa, nie są dochodami ze sprzedaży mienia. A tylko ten szczególny rodzaj wchodzi do owego algorytmu wyznaczającego wielkość kwoty. I stąd też no, informuję, skoro pani radna mnie pyta, że jeśli chodzi o nadwyżkę operacyjną, to zmniejszy się ona w porównaniu z uchwalonym budżetem na 1 stycznia z wysokości 339 milionów 200
56 tysięcy do kwoty 39 629 tysięcy, co oznacza zmniejszenie jej relacji w stosunku do dochodu w ogóle o z 9,39% do 8,47%. A zatem wiecie Państwo, przepraszam, że o tym mówię, Państwo macie zadania bieżące, które dla Państwa są bardzo ważne. Pan Prezydent uznał je za bardzo ważne i wprowadził do tej uchwały, tylko konsekwencją dla liczenia współczynnika obsługi długu wynikającego z artykułu 243 są takie, o których mówię. I stąd moja uwaga. Dlatego też Wysoka Rado, dobrze by było, gdyby dochody majątkowe, a zwłaszcza dochody majątkowe nie pochodzące z ze sprzedaży mienia, lokować w wydatkach majątkowych. Oto zwiększać wydatki majątkowe, wtedy ta operacja pozostaje bez wpływu na kształtowanie się tego współczynnika, który nam będzie ściskał nas od przyszłego roku. Stąd też proponowałem, no, albo na rozchody, szybsza spłata zadłużenia, w związku z czym mniej do obsługi w danym roku, albo na wydatki majątkowe. No, no w tej chwili pan prezydent zdecydował, kierując się obligatoryjnością i nie ulega wątpliwości tym, co zostało zapisane na stronie 101-102. Niemniej jednak ja chciałbym wyjaśnić skutki dla artykułu 243 i dla naszej gminy wynikające z faktu powiększenia wydatków bieżących bez równoznacznego powiększenia dochodów bieżących, bo to są dochody majątkowe. Stąd nadwyżka operacyjna w wyniku tej operacji zmaleje, tak jak Państwo widzicie, o wielkość wzrostu wydatków bieżących. No tak, no, tylko ja mówię, to nie jest związane z bezpośrednimi zadaniami, z takim czy innym ich zestawem, tylko z charakterem ekonomicznym wydatków, związanych z dochodami majątkowymi, które nie wchodzą do tego algorytmu liczenia kosztów, maksymalnych kosztów obsługi zadłużenia. I na tym polegała moja uwaga, którą pozwoliłem sobie zapisać, bo mówię, być może ktoś zapyta, wtedy powiem, żeby uniknąć sytuacji, w której Państwo powiecie, no to jakżeście gospodarowali tymi finansami publicznymi, skoro nadwyżka operacyjna przez nas zaplanowana w takiej wysokości na tej podstawie kalkulacji kosztów obsługi zadłużenia na rok 2014 w WPE, to żeśmy dokonali, no obecnie ona w niewielkim stopniu, bo już nie ma o jeden punkt, mniej niż jeden punkt procentowy, ale jednak odnoszona do dochodów była zmniejszona. I tylko z tego względu, tu nie chodzi o to, że miałem jakiś inny zestaw zadań. Chodziło o charakter wydatku towarzyszących dochodom majątkowym. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z dyrektorów chciałby jeszcze dać? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Odniosę się do kwestii, które dotyczyły spraw związanych z oczyszczaniem gminowym w sezonie 2012-2013. Przypomnę, że 11 lipca Wysoka Rada zeszłego roku podjęła uchwałę o powierzeniu zadań związanych z oczyszczaniem miasta spółce NPO. Dotyczy to i odpadów stałych, jak również letniego i zimowego utrzymania dróg. Rzeczywiście, jeżeli patrząc i z tą datą NPO przestało być jakby jednostką rynkową, a stało się jednostką wewnętrzną Urzędu Miasta Krakowa i realizuje zadania na zasadzie in-house'u, czyli realizuje zadania zlecone przez Urząd Miasta i o standardach i kwotach, które odpowiadają spod przeznaczonych w budżecie na ten cel. Więc nie realizuje zysków własnych, tylko za te środki powierzonych Urzędu Miasta Krakowa. Realizuje to na podstawie umowy wykonawczej, która jest podpisana z gminą i która określa szczegółowe zasady wykonywania tej usługi. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, to przekazanie tej spółce jest korzystnym zjawiskiem. W tym dotyczy to nie możliwości zaciągania kredytu i jakichś podstawowych zaleceń z tego tytułu.
tutaj zaleta jest tylko taka, że spółka ma zdolność zaciągania kredytu i oczywiście może okresowo wyręczyć gminę w przypadku braku środków. Natomiast oczywiście kredyt nie zastępuje napływu środków z gminy. I to jest jeden czynnik. Natomiast drugi czynnik, i on był bardzo mocno podkreślany w tym uzasadnieniu, spółka może poprzez swoją zdolność kredytową realizować inwestycje, które nie musi gmina realizować. To dotyczy tak odpadów, jak i wszystkich innych dziedzin, które są w ramach tego powierzenia przekazane. I teraz już przystępując do szczegółów, to powiem tak, jeżeli co się składa, projektując budżet na rok 2013, założenia, które były przekazane pierwotnie, to były takie, że na uczelnie letnie wnioskowano kwotę 28 710 000, na oczyszczanie zimowe 25 500 000, razem było to 54 210 000. W konsekwencji na sprawy z tym związane zostało to tak podzielone, 13 800 000 było związane z oczyszczaniem letnim, natomiast 15 000 000 na oczyszczanie zimowe, razem dało to kwotę 28 800 000, czyli 53% wnioskowanej kwoty. To jakby głównym uzasadnieniem do tego był oczywiście brak środków, w tym w szczególności niezwykle łagodna zima w roku poprzednim, powiem ile to wynosiło. Natomiast oczywiście sezony zimowe się charakteryzują dużą wątpliwością. I teraz jeżeli chodzi o to, ile wydano do tej pory, to jeżeli po pierwsze w ramach tej kwoty zimowej to jest, są środki z października, grudnia roku 2012 w kwocie 6,5 miliona złotych, następnie kwoty ze stycznia 2013 w kwocie 13,5 miliona złotych, luty 2013 w kwocie 4 200 000 złotych i z pierwszych dni marca na kwotę przeszło 300 tysięcy złotych, nie ma tych wydatków już po 7 marca. Razem dało to wydatki już poniesione w kwocie 24 500 000 złotych, co praktycznie wyczerpuje limit środków, które były przeznaczone i na oczyszczanie letnie, i zimowe. Jeżeli chodzi o inne informacje w tej materii, to mogę powiedzieć tak. Dla porównania podam, będę podawał kwoty w wielkościach stałych. Jeżeli chodzi o sezon zimowy 2008-2009, to wydano wtedy 18 323 000, a zużyto 23 126 000 ton soli. W sezonie 2009-2010 wydano 26 880 500 złotych. Zużyto 34 270 000 ton soli. W sezonie 2010-2011 w cenach bieżących 27 721 500 złotych zużyto 33 226 ton soli i w sezonie 2011-2012 wydatki wyniosły 13 398 890 złotych, czyli to była ta podstawa do zaplanowania na 15 milionów złotych i zużyto 15 320 ton soli. Także widać, że jest to duża wątpliwość. Jeszcze jako ciekawostkę podam jeden rok w układzie, bo tutaj porównywałem teraz, jako że omawiałem przełom 2012-2013, więc w tym układzie, ale wątpliwość jak duża, to podam sam rok 2010, on był jakby rekordowym, to w tym roku sam wydano 30 880 tysięcy, a w samym grudniu tego roku wydano 16 ponad milionów złotych, więc pokazuje, że to jest ogromna ruchliwość tych cen i to po prostu powoduje, że rzeczywiście nie sposób wcześniej zaplanować, ponieważ nie wiadomo, czy zima będzie większa czy mniejsza. Można oczywiście przyjąć do planu, czy 25-30 milionów, zabezpieczając się na wypadek wyższy, natomiast no, mogą się zdarzyć takie lata jak poprzedni sezon, że sezon był wyjątkowo łagodny, w związku z tym na tej podstawie jakby wykonano tych planów, natomiast oczywiście ten rok, ten sezon jest wyjątkowo pod względem i opadów śniegów, i ilości dni pochmurnych
szczególnie pan Kuczyńskości, przypomnę, że zdarzały się takie rzeczy, że w czasie mrozu były opady deszczu, co powodowało na szczególne utrudnienia, które się w pociągach właściwie zdarzało. Kilka lat temu mieliśmy przez parę godzin takie zdarzenie i wiemy z jakimiś skutkami. W tym roku było to kilka dni takich, gdzie ten deszcz intensywnie padał i zamrażało się. Także są to po prostu środki, które zostały już wydane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Króciutko. Ja mam odpowiedzi na pytanie dotyczące podziału 7 milionów. Ten podział 7 milionów jest ujęty w załączniku. Jest poszczególne rozdziały działu 852 wyszczególnione po kolei placówki opiekuńczo-łącze, domy społeczne, rodziny następcze i poszczególne kwoty dla poszczególnych rodzajów wydatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego Tomasza Wyzadę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, koledzy przede podnosili zasadność zadań, które się tutaj znalazły, ponieważ jest także zwiększenie wydatków na kwotę 1,5 miliona złotych na realizację cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych wpisanych do kalendarza imprez na 2013, czy nic innego jak zwiększenie budżetu zarządu infrastruktury sportowej, ponieważ jest tutaj pani dyrektor, jest pani główna księgowa, dlatego bardzo bym prosił o przedstawienie szczegółowej informacji, w jaki sposób to 1,5 miliona ma być pomiędzy wymienione między innymi imprezy, czyli Krakowie na lato Mistrzostwa Europy Seniorów Kajakarskich Stanów oraz Tour de Pologne. Ta kwota rozdysponowana i jakiego typu jeszcze imprezy są wpisane w tym kalendarzu, które byśmy wcześniej nie widzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Jerzy Wozniakiewicz. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Szanowni państwo, wśród zwiększeń jest wymienione 300 tysięcy złotych na realizację zadań związanych z działaniami promocyjnymi miasta, to jest obsługą miejskiej platformy internetowej oraz informacjami medialnymi oraz relacjami publicznymi. Korzystając z tego, że pan dyrektor jest obecny na sali, chciałbym dowiedzieć się o szczegółach, jakie jeszcze zmiany naszej miejskiej platformie internetowej się szykują i na szczegółach na to przeznaczone te środki. Dziękuję. Ale nie w szczegółach, w skrócie. W skrócie, nie w szczegółach. W szczegółach to na komisję. Ja bardzo proszę, następny jest pan Adam Michał. Tak mi dzisiaj podoba się. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to bardzo dziękuję panu Skarbnikowi za wyczerpującą odpowiedź. Rozumiem, że na drugie moje pytanie pan Skarbnik nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie jest właściwą osobą, niestety nie ma prezydenta, nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, jakie kryteria obowiązywały wyboru tych, a nie innych imprez, tych 180 milionów 41. No mam nadzieję, że jakoś prezydent kiedyś na ten temat coś powie, ale widzę, że jest pani dyrektor chętny. Chciałbym uzyskać odpowiedź. O ile dobrze pamiętam, to większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na Festival of Camera. O ile pamiętam, Festival of Camera to my nie posiadamy znaku własności do znaku tego towarowego. I pytanie jest, dlaczego pani chce przeznaczyć te pieniądze akurat na festiwal, do którego nie mamy praw. Dotujemy w ten sposób prywatną firmę poniekąd, a na przykład nie chce pani przeznaczyć tych pieniędzy na inny festiwal, do którego mamy prawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Stanisław Brachman. Ja chciałbym, żebyśmy jednak mimo wszystko, bo przepraszam, powtarzam się może, podyskutowali, na jakie cele mamy przeznaczać pieniądze, które jakby w tej puli ogólnej miejskiej po prostu no, z różnych przyczyn posiadamy. Poza oczywiście tym, cośmy ustalili w budżecie. Bo Państwa, no jeżeli faktycznie będzie jakaś taki, przepraszam, siła perswazji, przyjaźń, która będzie decydowała o tym, że przeznaczamy te pieniądze na powiedzmy no, szacunkiem do tych tak zwanych szeroko rozumianych igrzysk, no to ja mam naprawdę dużą wątpliwość, czy tak należy robić. Tutaj pan skarbnik mi uświadomił jedną rzecz, że według strategii powiedzmy ogólnie finansowej
powinniśmy pieniądze, jeżeli są jakieś rezerwy, przeznaczać na wydatki majątkowe. No to ja pytam, jeżeli tak, i to jest jakby kierunek właściwy, no to oprócz tego, co już mówiłem, że powinniśmy przeznaczać pieniądze na te potrzeby bardzo takie ludzkie, czyli te stołówki czy domy kultury, to na przykład również powinniśmy przeznaczyć znaczną kwotę na cele mieszkaniowe. Bo to jest przecież, to są wydatki majątkowe, rozumiem, czyli na realizację inwestycji mieszkaniowych. A bardzo proszę Państwa radnych tutaj obecnych, abyśmy podyskutowali w nieodległej przyszłości, jak mamy przeznaczać i jakie mają być kierunki przeznaczania tych pieniędzy, a nie kto ile sobie w jakim dokończonym czasie wywalczy dla siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Pani Teresa Kaczewska. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. No, jak każda kobieta sprowokowana, chciałabym się zwrócić do Pana Prezesa Kurtysa w związku z jego wypowiedzią, która minut parę temu padła stąd. Może po wypowiedzi Pani Radnej Magdaleny Massary bym się tym nie zajmowała, ale akurat mnie Pan bardzo zaciekawił. Otóż, kiedy ta tematyka, o której mówiliśmy tu i którą Pan przedstawiał, była po stronie z GIT-u, wymyśliliśmy wszyscy wspólnie, bo przecież myśmy też to w jakiś sposób usankcjonowali, że Państwo będziecie się zajmować akcją Zima i oczyszczaniem miasta. Jest to spółka miasta, której jednoosobowym właścicielem, organem właścicielskim jest prezydent. I dowiedziałam się właśnie, że jednoosobowy organ właścicielski, pan prezydent, zawarł umowę sam ze sobą, czyli jako prezydent miasta, o wykonanie zadań zleconych oczyszczanie miasta. No ja już nie wiem. W moim babskim mózgu się to jakoś dziwnie nie mieści. Uważam to za dziwną operację finansową, dziwną. Zwłaszcza, że argumenty, które padały z tej mównicy również były takie, że spółka nie będzie dotowana przez gminę, nie będzie na garnuszku gminy, będzie mogła zaciągać kredyty i w ten sposób będzie lepiej gospodarować pieniędzmi podatników. Jak gospodarujecie, ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, robicie to pierwszy rok. Po zakończeniu akcji Zima zapowiadam, i to już dzisiaj, poproszę o szczegółowe rozliczenie tego zadania, bo w mojej gazecie, którą prenumeruję, jest rubryka listy czytelników i tam prawie w każdym tygodniu było napisane: po mojej ulicy nie jeździ żaden autobus, rzadko kiedy samochód, ale codziennie jest klapstana solą, codziennie, niezależnie od tego, czy śnieg napadał, czy nie. Za dwa dni biorę gazetę, jest taka informacja o innej ulicy, w innej części miasta, że tej soli było stanowczo za dużo. To widzimy po dziurach w drodze, kiedy opiekował się w zimie drogami z GIT, proszę mi wierzyć, z tych dziur było 1/3 tego, co jest dzisiaj. Ja jestem przerażona, co będzie z zielenią na wiosnę, bo żadna zdrowa istota już na pewno krzewi drzewko nie wytrzyma tej porcji soli. Ja jestem przekonana, że jeśli wam na zimę brakło, to tylko dlatego, że byliście rozrzutni z tą solą tak, że tej zupy nie dałoby się zjeść. Wydaje mi się, że te 10,5 miliona dla Was jest dla mnie tak problematyczne, że na dzisiaj absolutnie się na to nie zgadzam. I będę robiła wszystko, żeby tych pieniędzy tę dziurę nie włożyć. W życiu nie przypuszczałam, że pochwalę Zikit za to, jak prowadzili akcję zimową poprzednio, ale w porównaniu z Wami to był majstersztyk. Dziękuję bardzo.
Do głosu zapisałem się ja. Chciałbym zadać pytania dotyczące organizacji cyklistów imprez sportowych. Prosiłbym o szczegółową informację, na jakie imprezy i ile pieniędzy zostaje przeznaczone. Czy to Krakowia Maraton, ile pieniędzy, ile na Mistrzostwa Europy Seniorów, a ile idzie pieniędzy z tych kontroli na to wychową. I drugie pytanie mam. Zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Sieci Siatkowych. Chciałbym uzyskać informację. Tam jest 1 800 000. Proszę mi udzielić informacji, czy to są pieniądze, które wpłacamy do Polskiego Związku Piłki Nożnej w ramach tylko dlatego, że chcemy organizować, i czy to jest zwrotne i pieniądze, czy to jest dzięki temu, że chcemy organizować, będziemy organizować, musimy wpłacić te 1 800 000. I trzecie, chciałbym tylko Państwu radnie przypomnieć, że również przeznaczamy 1,5 miliona na obsługę spraw mieszkaniowych. Płaty odszkodowań z tytułu niedostatecznego lokalu socjalnego, niedostatecznego lokalu socjalnego. Nie zabezpieczamy lokali socjalnych, które wyrokiem sądowym są przyznawane. Przeznaczamy przez to 1,5 miliona, a na inne imprezy przeznaczamy po 2-3 miliony, nie zabezpieczając w ten sposób lokali socjalnych. I warto się nad tym zastanowić, bo tak to będziemy dalej płacić kolejne 1,5 miliona i kolejne 1,5 miliona, bo niestety, dopóki nie znajdziemy tych mieszkań socjalnych, dalej będziemy musieli opłacać za to, że osoby, które są eksploatowane, nie mają pomieszczeń socjalnych, które zastępczych, będą musiały mieszkać tam, gdzie mieszkają, a gmina będzie ponosić tego tytułu koszty. Więc proszę o taką informację. Bardzo proszę, pan Mirosław Gilac. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym wrócić jeszcze do tej dyskusji, która dotyczyła zboru czy klucza zadań. Pan skarbnik wyjaśnił, którzy pytali, były wątpliwości, bo to zadanie zostało zapisane w budżecie. Zostały w budżecie zapisane coś w rodzaju listy zapasowej, czy jakieś plany zadań, wyraziły nas to pierwsze czy z drugiej strony budżetu. I ja do tej instrukcji, bo też do tego zapisu mam pytanie, bo jak dobrze pamiętam, bo tak wielu takich list zadań zapasowych czy przygotowanych do realizacji nie było. Teraz stoi pytanie, w jaki sposób taka była organiza powstania tej listy, dlatego że dzisiaj ta dyskusja jest potwierdzeniem tego, że w ciągu roku, kiedy będą zmiany budżetowe pewnie jeszcze wielokrotnie, kiedy być może dodatkowe środki się pojawią, może się okazać, że są inne w tym momencie potrzeby, inne priorytety, mogłyby pojawić się inne zadania. Oczywiście pan skarbnik powiedział, że ta lista tych zadań wykonanych w budżecie nie jest obligatoryjna. Ale z drugiej strony powtarzam to pytanie. Po co w takim razie taką listę tworzyć? Jaka była genezja, jaka była potrzeba i komu to było potrzebne? No bo dzisiaj mamy sytuację taką, że te zadania z tej listy pojawiły się w projekcie uchwały, pieniądze zostały zdysponowane, a Państwo macie słuszne czy niesłuszne pytania i uwagi, że dlaczego te zadania, a nie inne. W związku z tym, czy ja nie jestem w błędzie, czy ta lista przy tym budżecie na rok 2013 została stworzona po raz pierwszy, bo jakoś przypominam sobie, żeby tworzyć jakieś listy, litanie zadań dodatkowych, czy jakichś innych, ja wiem, że przygotowanych, pewnie potrzebnych, ale gdy będziemy w ten sposób działać, to w przyszłym roku możemy sobie uchwalić litanie zadań za kolejne 3,5 miliarda i będziemy mieli coś w rodzaju budżetu zapasowego i jak się będą pojawiać pieniądze, to będziemy to organizować, bo to nie wiem, daj Boże, na 1 czy 2 miliardów kolejnych pieniędzy, jeśli wpłynie. Tylko pytanie, po co jest to robione, kiedy tak jak powiedziałem, w ciągu roku może się okazać, że mamy inne potrzeby, jest inna strategia, jakieś inne preferencje, są pieniądze konieczne na coś innego i w tym momencie debata pan skarbnik będzie uzasadniał, mówiąc, że drodzy Państwo, sami to uchwaliliście, jest to w budżecie, a tutaj radny będzie mówił, dodaj w takim razie na stołówki, na szkoły, bo w tej chwili jest taka potrzeba i większość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sekundę, panie. Za chwilę będziemy odpowiadać. I pierwszy kolejności poproszę. Jeszcze pan Hadranek, bardzo proszę pana radny Hadranek i będziemy odpowiadać. Pierwszy pan skarbnik, poproszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo,
szczerze mówiąc, starałem się dosyć dokładnie przysłuchiwać wypowiedzi pana prezesa MPO i cyfrą, którą on podawał, to znaczy, ile kosztowała akcja zima w czterech poprzednich latach. Z tych cyfr, o ile sobie dobrze zanotowałem, wyszła mi średnia za cztery poprzednie lata 21 milionów tam z groszami, tej końcówki już w tym momencie nie pamiętam, powiedzmy w tym momencie na okrągło 22 miliony. Z tym, że przy założeniu, że z tych czterech lat, dwa lata były poniżej średniej i dwa lata były dobrze powyżej średniej, pan prezes tam mówił o roku bodajże 2008 i roku bodajże 2010. No niemniej jednak średnia jest średnią i wychodzi niecałe 22 miliony złotych. Na obecny czas pan prezes mówi, że akcja zima kosztowała 24 miliony złotych. No zgadzam się z groszami, zgadzam się, że jest to, że tak powiem, pierwszy rok i trudno średnią wyciągnąć. Z całościowego, że tak, z całościowej sumy, którą pan prezes ma na utrzymanie, to znaczy 29 milionów złotych, plus jeszcze milion tam z groszami poszło na lato, czyli zostało niecałe 4 miliony złotych. Tyle tylko, że ja cały czas mam nieodparte wrażenie, takie samo jak pani Teodozja Maliszewska, że podejmując decyzję parę miesięcy temu, że MPO będzie miało te zadania robić taniej, to podjęliśmy decyzję błędną, bo na dzień dzisiejszy wynika, że te zadania realizuje po prostu drożej. Jak zadałem to pytanie panu prezesowi, to usłyszałem, że ZIKiD jeszcze oprócz tych wydatków, które miał przeznaczone na danym paragrafie, ponosił wydatki obsługowe i one były, że tak powiem, realizowane z innych paragrafów. Nie wiem, czy tak było, być może pan dyrektor ZIKiD-u wyjaśni to, czy faktycznie były ponoszone oprócz tych wydatków na to zadanie utrzymaniowe jeszcze inne wydatki na pracowników z innych paragrafów, ale nawet jakby tak było, to pracownicy z ZIKiD-u zajmujący się utrzymaniem zimowym czy letnim, według mojej wiedzy, nie zajmują się nie tylko i wyłącznie tą działalnością, ale jeszcze realizują całą masę innych zadań, a zadania związane z utrzymaniem są jednym z ich zadań. I na podstawie tego cały czas mam nieodparte wrażenie, jeszcze nie poparte w 100% cyframi, że zadanie, które realizowaliśmy taniej przez jednostkę miejską, teraz realizujemy drożej przez spółkę miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Rozpoczynamy pan skarbnik, a potem będę prosił dyrektora z poszczególnych działów. Panie Przewodniczący, Karabę Przewodniczącego Miasta Krakowa. Ja w przeciwieństwie do pana radnego Bielarskiego, który jeden problem rozwinął bardzo ładnie, krótko. Panie radny, czy woli pan funkcjonować na tej sali w pełnej nieświadomości, czy każda wiedza, która jest panu dostarczana, nawet w formie w części objaśniającej do budżetu, stanowi wzbogacenie pana wiedzy na temat miasta i możliwości finansowych zapisanych w budżecie. Jeśli pan woli tkwić w nieświadomości, to ta strona, te dwie strony są niepotrzebne dla pana. Niech pan ich nie czyta. Tylko i potem pan nie mówi, że pan nie wiedział. Po raz pierwszy w roku 2013 w projekcie budżetu i w budżecie uchwalonym przez państwa na rok 2013 pojawiły się te zapisy. Wzorowaliśmy się na niczym innym, tylko na zapisach, które towarzyszą budżetowi państwa uchwalanego. Tam również się mówi, gdy pojawią się dodatkowe dochody, to w pierwszej kolejności to i co. Co nie znajduje się w tabelach, a zatem w części obligatoryjnej uchwalanej przez parlament. A potem wszyscy mówią, no tak, zapisane zostało w objaśnieniach, bo to jest coś jakby zobowiązanie do. A zatem, panie radny, proszę samego siebie zapytać, czy lepiej mi się funkcjonuje w świadomości ograniczeń finansowych tego miasta i prób pokazania, gdzie tkwią niedostatki i kiedy o nich można myśleć o ich sfinansowaniu, czy też woli pan taką wiedzę posiadać? Bo jak woli pan taką wiedzę posiadać, to w takim razie nie pytałby pan w tej formie mnie o wyjaśnienie. I panie radny, bardzo pana proszę, żeby pan na przyszłość
w momencie uchwalania budżetu pytał o te sprawy, a nie w momencie, kiedy realizuje się budżet i zapisy z części objaśniającej wprowadzane są do budżetu. To już jest za późno. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan dyrektor Kędzina. Pan Wojce, momencik, bardzo proszę pan radny. Pan Wojce. Sekundę. Ja tylko odwrócę do pana skarbnika. Szanowny panie skarbniku, jeśli pan pozwoli. Dziękuję za tę wiedzę. Natomiast to, co stwierdziłem przed chwilą. Te zadania zrobiliście w koncepcie rzeczy z zadaniami po raz pierwszy w budżecie. Ja myślę, że zapytanie, opytanie nigdy nie jest za późno, więc to jest moje prawo, kiedy ja pytam, nawet mogę pana zapytać o budżet roku 2010 i przepraszam, że to mówię, pana obowiązkiem jest mi odpowiedzieć, tak? Zgadzamy się, mam nadzieję, co do tego. I myślę, że każdy radny ma takie prawo, a każdy urzędnik ma obowiązek stara się wyjaśnić. W związku z tym informuję pana, że będę pytał, jeśli tylko będę miał wątpliwości, że tak powiem, nie pytając pana o zgodę w tej sprawie. Poza tym, no, często jest tak i pan też dobrze o tym pamięta, że często nawet lepsza jest pewna niewiedza i nieświadomość, jeśli chodzi o budżet miasta, niż przekazywane czasami informacje, które wprowadzają radnych w błąd. Tego też byliśmy świadkami wielokrotnie na tej sali. Nie chcę wracać do poprzedniej kadencji, gdy też się okazało, że mimo pewnych informacji, które pan przekazywał, okazało się, że stan finansowy miasta jest znacznie gorszy niż pan oficjalnie przekazywał. Co pokazało życie, co pokazało wyniki wykonania budżetu. I to myślę, że jak na razie tyle. Dziękuję. Bardzo proszę, ale króciutko. Jeśli będzie dłużej, wyłączam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zwracam się z prośbą do pana radnego Bilackiego, aby zawiadomił organy ścigania o tym, że składałem radę. Mówiąc o stanie finansowym, ten przykład, który pan podał. Otóż oświadczam panu, agencja ratingowa Standard & Poor's, która wydała ocenę ratingową niezależną, z końcem roku ubiegłego oceniła stan naszych finansów na tyle dobry, że nie obniżyła jednej z najwyższych w Polsce ocen posiadanych przez samorząd, to znaczy A- z perspektywą stabilną. Po drugie, biegły rewident, który badał stan dokumentów finansowych, nie stwierdził uchybień, co tu państwu przedstawił. Po trzecie, jeśli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową, ona też nie ma do tej pory zastrzeżeń. Po czwarte, mieściliśmy się w wszystkich ustawowych wskaźnikach, jeśli chodzi o wielkość długu. To pan z uporem maniaka powtarzał, że gmina się ciągle zadłuża. Wczoraj na Komisji Budżetowej miał pan możliwość zobaczenia na prostokącikach, od kiedy przestała się zadłużać. A pan dalej mówi, że się zadłuża. I to jest nadużycie. To jest nadużycie wynikające z bezkarności radnego. I to mówię z pełną świadomością 20-letniego okresu przebywania na tej sali, który upłynął 5 marca. Dziękuję bardzo. A Rada ma możliwość przerwania tego okresu. Zgłosić wniosek do prezydenta, odwołanie skarbnika. Prezydent zgłosi, Wysoka Rada mnie odwoła i będę miał spokój. Dziękuję. Panie skarbniku, bardzo proszę o spokój. Ja tyle miałem 20 lat. Bardzo proszę pani Chełbińczo, proszę panu dyrektor, bardzo szybko. Panie skarbniku, bo przyjdzie panu zapłacić, tutaj jest świnka. To jest nasz skarbnik. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor Hedwig. Panie przewodniczący, wnioskuję, żeby drugi adwokat również zapłacił. Nie bardzo proszę. Jeszcze będzie czas. Nie, nie wolę.
Panie radna, jestem wiceprzewodniczącego się pan. No więc rodziców się tylko boję. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja o kulturze, więc mam nadzieję, że będzie trochę spokojniej. Napisałam sobie takie bardzo dużo rzeczy, ale wszyscy mnie poganiają szybko. Dlaczego plus kamera? Po pierwsze, rzeczywiście nazwa tego festiwalu nie jest naszą własnością, ale nie wszystkie nazwy festiwali i marki festiwali są własnością KBF-u. Jeżeli mielibyśmy zrezygnować z plus kamery i z festiwali, które nie są własnością miasta, musielibyśmy zrezygnować z Coldplay Music Festival, a chyba tego robić nie chcemy. Musielibyśmy zrezygnować z festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, jednego z najlepszego festiwalu fotograficznego w Polsce. Też jest naszą własnością, też go dotujemy, też współpracujemy, musielibyśmy z niego zrezygnować. Mogę powołać również na inne miasta. Gdynia, która robi, no niestety muszę to powiedzieć, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy w Polsce festiwal Open Air, też nie jest własnością miasta i dotuje go 2 miliony rocznie. Katowice robią, Tauron, Nowa Muzyka, też jeden z bardzo dobrych festiwali, też nie jest własnością miasta i mogę takich festiwali wymieniać mnóstwo. Byłoby idealnie, gdyby te festiwale były nasze, ale z drugiej strony chyba zarządzanie festiwalami nie polega też na tym, żeby wszystkie były miasta. My musimy w tym gamie festiwali zaproponowanych przez bardzo często firmy komercyjne odnaleźć taki, który dla miasta będzie zgodny z jego strategią i będzie wypełniał tak naprawdę wszystkie oczekiwania, które miasto postawiło sobie bodajże 6 lat temu w strategii 6 zmysłów, czyli promocji Krakowa przez prestiżowe festiwale z każdej działki kultury. I festiwal of Plus Kamera był festiwalem i jest festiwalem promującym kino, niezależne kino i przez 5 lat udało się temu festiwalowi osiągnąć ogromną markę. Mam tu mnóstwo ich zasług, które sobie wypisałam. Jakich gości do nas zapraszają. To dzięki nim naprawdę... Już mówię. Nie, tam jest... Dzisiaj rozmawiamy o 2 milionach. I dokładnie tak, rozmawiamy o tym i my w roku zrezygnowaliśmy z jednego festiwalu. Ja mówię, niestety zrezygnowaliśmy z selektora. Ja jednak mam ciągle nadzieję, że on do Krakowa wróci, bo to właśnie w niego inwestowaliśmy przez kilka lat, tworzyliśmy wspólnie tą markę. No ale nie mówmy o nim, bo jego w tym roku rzeczywiście nie będzie i niestety odbędzie się gdzie indziej, oby się nie odbył. To właśnie dzięki temu festiwalowi, do Krakowa przyjeżdża Tim Roth, przyjeżdża John Campion, przyjeżdża Jerzy Skolimowski, to oni są naszymi ambasadorami na świecie. Mogłabym przeczytać, jakie są działania promocyjne. To jest jedyny festiwal, który w Krakowie jest zorganizowany, który ma tak mocne wsparcie telewizji TVN. Kampania, która jest wyceniona w telewizji TVN, to znaczy, to jest 13 milionów złotych. Więc o czym w ogóle mówimy? 13 milionów złotych nigdy miasto nie zapłaci za kampanię promocyjną czegokolwiek. A ten festiwal przynosi nam świadczenia w ekwiwalencie reklamową 13 milionów złotych. I ten festiwal sam sobie nie jest stricte jednorazowym fajerwerkiem. To jest mnóstwo działań, które wokół niego są organizowane. Festiwal tworzy się przez cały rok. On nawiązał kontakty z wieloma festiwalami światowymi, więc ja jestem przekonana, mogłabym o nim mówić bardzo długo, ale wiem, że tam moje koleżanki i koledzy chrugają do mnie, żebym przestała. Więc drodzy Państwo, ja jestem przekonana, że warto. Co jest jeszcze istotne, co pewnie najbardziej będzie Państwa interesować? Budżet partycypacyjny. Od 2 lat, kiedy mówimy o tym, że rzeczywiście trzeba te festiwale to inaczej organizować i inaczej budżetować, staramy się, żeby przy każdym festiwalu budżet był budżetem partycypacyjnym. I rzeczywiście udało nam się to zrobić. Większość festiwali maksymalną kwotę, jaką dostaje od państwa, to jest 50%. Ten festiwal to jest 40% budżetu. I my chcemy dofinansować ten festiwal na kwotę 1 800 000 złotych dokładnie. Natomiast reszta ponad 2,5 miliona złotych, a mogę powiedzieć, że blisko 3 milionów, to są pieniądze, które doinwestowuje w ten festiwal Fundacja Off Camera. Więc podobnie jest z każdym jednym festiwalem, dlatego też rezygnując z festiwalu, na przykład Selektor, wiedzieliśmy, żeby tam dofinansowanie tego naszego partnera było najmniejsze. Dlatego też zrezygnowaliśmy z niego i będziemy walczyć o te festiwale, które ściągają pieniądze dużo większe niż my chcemy je doinwestować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor Biznesu. Bardzo proszę.
2013 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej zgodnie z zatwierdzonym planem, zgodnie z budżetem, planuje zorganizować bardzo wiele imprez o charakterze międzynarodowym. Jedną z tych imprez są właśnie Mistrzostwa Europy w Karabarskiej Salomonii. W 2009 roku gmina miejska Kraków otrzymała prawo organizacji tych mistrzostw. W ubiegłym roku organizowano w Wielkopolsku, w przyszłym roku będą w jednym z miast austriackich. Mistrzostwa to przede wszystkim promocja jednego z największych w Europie torów kajakarstwa górskiego. To przede wszystkim promocja miasta Krakowa. Kwota, o której tutaj mówimy, 1,5 miliona złotych, powinna być w 80% przeznaczona na organizację tych mistrzostw, a bezpośrednią transmisję z mistrzostw zapewni Telewizja Polska, TVP Sport, TVP Info. Bezpośrednio transmitowane będą dni 8-9, a więc dni finałów i półfinałów. Natomiast informacje na ten temat będą ukazywały się cyklicznie w tych stacjach od 1 do 14 czerwca. Pozostałą kwotę z 1,5 milionów w przybliżeniu 20% proponujemy przeznaczyć na organizację, uzupełnienie organizacji Tour de Pologne, imprezy, która również jest wpisana i w historię miasta, i w historię Europy, i w historię świata. W tym roku Tour de Pologne startuje w ziemi włoskiej. W Krakowie będą 3 etapy. Nie muszę tutaj mówić o wielkiej promocji, o wielkim wydarzeniu dla mieszkańców Krakowa. Pozostałe duże imprezy, mówię dalej, że 1,4 mln to jest budżet Zarządu Infrastruktury Sportowej na tę imprezę, organizowane są również. I wielką rolą naszą tutaj jest pozyskiwanie sponsorów i dzięki nim myślę, że w 2013 roku wszystkie te imprezy odbędą się. Również planowalibyśmy i chcielibyśmy zorganizować to, co podoba się mieszkańcom Krakowa, a nie ma w planie na ten rok, panie przewodniczący. To jest puchar prezydenta miasta Krakowa w Żużlu. Już trwają nasze prace przy renowacji boiska. Natomiast wszystko rozwija się poza sprawę pozyskiwania sponsorów. A tych, jeżeli ranga imprezy jest wysoka, to naprawdę łatwiej jest zdobyć. Natomiast poproszę tu panią główną księgową, żeby szczegółową wyciągę zrobiła jeszcze z Mistrzostw Świata w Siatkówce. Bardzo proszę panią. Ten milion osiemset. Tak, szanowny panie przewodniczący, wysoka rada. Milion osiemset, który na dzień dzisiejszy Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowie wnioskuje o przyznanie w 2013 roku, jest już zapisany w WPR w przedsięwzięciu o numerze 2.47 cena sprawdzenia. Chcemy na dzień dzisiejszy przenieść kwotę milion osiemset z 2014 roku na 2013 rok. Pozostałą kwotę 2 miliony 700 zostawimy w 2014 roku. Czyli całościowa umowa nie zmieni się, będzie wynosiła 4,5 miliona. Powyższa umowa pozwoli na zawarcie umowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz nadbudowanie Krakowa. Na dzień dzisiejszy nie mamy dokładnie umowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w jakim zakresie będzie promocja z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. W tym zakresie pozostałym Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie będzie sam podpisywał dodatkowe umowy, a Polski Związek Piłki Siatkowej tutaj kwotę pomniejszą. Kwoty szacunkowe jeszcze nie mamy, słuchają rozmowy, które są rozmowami długimi i będą na pewno przedstawione, jeśli będzie szanowna taka umowa podpisana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan prezes Kultys o odpowiedzi 10 minut. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałem na 3 kwestie poruszyć. Po pierwsze, konieczność podpisania umowy. Gdyby Pana wprost uchwała Rady Miasta Krakowa, która podjąć uchwałę zobowiązała do tego, żeby taka umowa została zawarta, jest to zgodne z przepisami i europejskimi, i polskimi. Po prostu tak musi być, żeby procedurą prawną przestała. Także to nie powinno być żadne zaskoczenie. Po drugie, jeżeli chodzi o zużycie soli, to dopowiem, że to była wyjątkowo, czy może być jeszcze wyjątkowo ciężka zima, ale
jeżeli weźmiemy te poprzednie, w sumie cztery sezony, to przypominam, było ponad 34 tysiące soli wysypane, 33 tysiące ton soli. W zeszłym sezonie wyjątkowo małym 15, w tym 25. Więc nie zasypaliśmy Krakowa. Oczywiście, jeżeli Wysoka Rada bądź prezydent uznają, że trzeba zmniejszyć standardy na danych ulicach, bo my umownie musimy utrzymywać do 2 godzin, do 4 czarnych, to oczywiście można wyłączyć pewne obszary Krakowa z oczyszczania zimowego w takim standardzie i po prostu stanie się to od najbliższego sezonu zimowego, może tak być miejsce, więc to jest jakby sprawa najprostsza. Natomiast jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania w układzie, to co tutaj pan przewodniczący Kawranek powiedział, to po prostu każda jednostka gminna funkcjonuje w ten sposób, nie mówię to o spółce, że osobno dostaje pieniądze na zadania, czyli na przykład eksploatacyjne, inwestycyjne, osobno jest pula na utrzymanie jednostki. W związku z tym środki, które zostają przekazane do NKO, odpowiadały budżetowo tej kwocie, która dotyczyła na wykonawcze zadania, natomiast pula została w zbicie i nie jest to kwota marginalna, jest to wielomilionowa kwota, która została w związku z utrzymaniem tam stosownych pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan Kamil. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z odpowiedzią Pana Prezesa mam dwa pytania i jedną prośbę. A w zasadzie jedno pytanie i jedną prośbę. W dniu wczorajszym na Komisji Budżetowej zadałem Panu Prezesowi pytanie, ile ton soli NPO zużyło w tym roku, uzyskałem odpowiedź 20 tysięcy ton. Przed chwilą z mównicy Pan Prezes powiedział 25 tysięcy ton. No to pytanie jest proste. To ile w końcu tej soli NPO zużyło, bo to jest różnica rzędu 20%, 20 albo 25% w zależności od której kwoty liczymy. No i drugie pytanie z tym związane, czy Pan Prezes w ogóle wie, ile NPO tej soli zużyło, bo zaczynam odnosić wrażenie, tak sobie rzucamy tymi kwotami, jak nam się w danym momencie podoba. A prośba jest następująca. Chciałbym, żeby wystąpił Pan Dyrektor ZIKIT-u i potwierdził to, że ZIKIT brał na utrzymanie zimowe z innych zadań, tak jak Pan Prezes był tutaj łaskaw powiedzieć, milionowe kwoty z innych paragrafów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Dyrektor, bardzo proszę, Dyrektorze ZIKIT. I potem Pan Prezes Kurdzic. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak, potwierdzam, że pewne kwoty, które są związane pośrednio z wykonywaniem zadania, czy wykonywaniem zadania oczyszczania zimowe oraz letnie, były zadania utrzymania jednostki. Te kwoty, tak jak Pan Przewodniczący Kawanek powiedział, pracownicy, którzy zajmowali się akcją zimową, zajmowali się również innymi zadaniami, nie tylko akcją zima. Nie mam szczegółowych wyliczeń teraz, jaka ta kwota była, ale na pewno nie są to kwoty milionowe. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałbym dodać, że zadanie z ZIKIT-u utrzymania administracyjnego kurzu zostało w tym roku zmniejszone o 4 miliony złotych w stosunku do roku poprzedniego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Teodozja Maliszewska. Pytanie. Minuta. 30 sekund. Potem Pan. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Panie Prezesie, dziękuję, że uświadomił mi Pan, o czym już wiedziałam, bo się już zdarzało na tej sali, że poprawialiśmy uchwałę. No przyjęliśmy złą uchwałę. I trzeba to powiedzieć, przyjęliśmy złą uchwałę, jeśli ona ma taki skutek. Nie sprawdziła się w życiu i no jest droga do naprawienia tego. Ja wiem, że Pan jest doskonałym prezesem spółki miejskiej. Naprawdę, szapoba, pełny szacunek. Ale ja tu jestem po zupełnie co innego. Nie robić dobrze spółce, tylko pilnować interesu mieszkańców. No niestety, to nie zawsze się zgadza z tym, co my tu chcemy zrobić. To, że Pan jest dobrym prezesem, to nie wiem, ile w tym
prawdę, ale jest przecież już chodzi taka informacja, fama, że już ma pan przedłużenie na następną kadencję dla całego zarządu, czego jeśli to prawda, to panu gratuluję. Dziękuję bardzo. Pan Adam Kalita. Minuta bardzo proszę. To 30 sekund. Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, ja w imieniu Pana Przewodniczącego, bo nie uzyskaliśmy informacji co do kwoty przeznaczonej na Tour de Polo. To po pierwsze, a było takie pytanie. I po drugie, do Pani Dyrektor, jak nie miałem wątpliwości, że Pani może dużo mówić o festiwalu w kamerach. Ja tylko przypominałem dyskusję, która odbyła się w zeszłym roku na temat festiwali i o tym, że powinniśmy preferować festiwale. To nie ja wymyśliłem, taka była to dyskusja. Festiwale, do których mamy własne, jesteśmy właścicielem. I tylko tyle chciałem się dowiedzieć. A do Pani mam jeszcze jedno pytanie, bo z tego dokumentu, który Pan Skarbnik nam przedstawił jako uzasadnienie do budżetu, jest tam kwota dla KBF-u 3 miliony złotych za noc. No jak Pani dobrze przeczyta, to Pani znajdzie. I teraz jest te 2 miliony i rozumiem, że jeszcze KBF dostanie 1 milion złotych i czy to już wyczerpie wszelkie potrzeby KBF-u? Takie pytanie chciałem zadać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę odpowiedź albo jeszcze Pan Radny. Minuta. Nie. Chciałem powiedzieć Panu Przewodniczącemu, że w tym punkcie nie zawieram jeszcze w ogóle dyskusji, ale skoro Pan uważa, że możemy dowolnie zrealizować tylko, to bardzo Panu Przewodniczącemu dziękuję za to sympatyczne omówienie. Natomiast Panie Przewodniczący Zakarado, ja akurat z całym szacunkiem do mojej przewodniczącej radnej Majszewskiej, ale ja akurat mam odmienne zdanie co do tego, czy podjęliśmy złą, czy dobrą uchwałę, to dopiero przekonamy się za jakiś czas. Mamy dopiero jedną akcję zima. Decyzja, jak Państwo wiecie, była decyzją Pana Prezydenta, on rozsądził to. Myśmy oczywiście musieli to uchwalić, bo taki jest tryb tego. Natomiast w kategoriach publicznych wyłączną kompetencją Pana Prezydenta jest zgłaszanie możliwości takich zmian. W związku z tym w tym przypadku poczekajmy trochę, zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnych sezonach. Ja uważam osobiście, że to w następnych sezonach przyniesie korzyść dla miasta i będzie. To, że radni pytają, to bardzo dobrze, bo w ten sposób też wszyscy widzimy, że gdzieś są pewne niedociągnięcia i mam nadzieję, że również MPO czy MPG się spowoduje to, że te niedociągnięcia będą poprawione i będzie miasto, że tak powiem, w kategorii utrzymania dróg publicznych lepiej zarządzane i taniej zarządzane, bo myślę, że tak też to z tego wszystkiego wynika. Dlatego to ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że dzisiaj proszę Państwa o to, żeby jednak ta uchwała miała możliwość funkcjonowania dłużej. No i przyjrzenia się wszystkich porad, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Pan Prezydent mówił, ale tak często mówię, że mi się wydawało, że w tym punkcie też mówię. Bardzo proszę Pan Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Radnemu Woźniewiczowi, to w swoim miejscu de facto się cofa. Te pieniądze, które w budżecie miałem zapisane na miejscu platformę internetową, pozwalają na bieżące utrzymanie, na hosting, na wsparcie techniczne takie bieżące tego, co się dzieje. Natomiast nie mówię, nie jest przyczyny, że to swoim się cofa, bo technika cały czas idzie naprzód. No i tu akurat jest wymagane to, aby ten portal i to wszystko, co jest związane z multimediami w Krakowie rozwijać. Więc ja nie mogę zdradzić wszystkich planów, bo trochę to ma być też niespodzianka, ale na pewno jest oczekiwanie nowej funkcjonalności Marcin Krakowie. Na pewno chcemy udostępnić materiały promocyjne typu zdjęcia, typu filmy na stronie internetowej do pobrania dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli pobierać, żeby nie odbywało się tak jak teraz w tej chwili, że trzeba wysłać maila, my odpisujemy to, żeby było to zautomatyzowane. Mamy aplikację mobilną, która notabene była nominowana w Mobile Trend Awards, nie dostaliśmy nagrody, ale może to dlatego, że musimy ją zmodyfikować, dostosować są nowe platformy operacyjne, na przykład Windows 8, który mocno się rozwija i musimy ją dostosować do tej platformy. Chcemy uruchomić jeszcze jedną aplikację, która ma stanowić prezent dla turystów. No jest oczekiwanie nowych portali tematycznych, czyli tych, które magicznie tak tworzy, ale jakby stanowią trochę odrębne strony.
muszą się jakieś multimedia na stronie pojawić, muszą się pojawić multimedia na profilach społecznościowych Krakowa, więc na to wszystko to są te pieniądze. Dobrze. Dziękuję serdecznie panie dyrektorze. Bardzo proszę panie dyrektor o odpowiedź. Przed chwilą powiedziałam, że 20%, około 20% z tej kwoty przewidzianej do zwiększenia planujemy dołożyć do organizacji Tour de Pologne. Nie powiem konkretnej w tej chwili kwoty organizacji tej imprezy, ponieważ odbywa się ona na przełomie lipca i sierpnia i na dzień dzisiejszy każda czynność dotycząca organizacji jest negocjowana. Natomiast będziecie znać Państwo kwotę na pewno przy podpisywaniu umów. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor. Henryk Kruzinko, panie. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowny panie radny. No cóż, wspieranie festiwalu, który nie jest marką stricte własnością Krakowa, no było to z premedytacją w tym przyjęciu festiwalu zrobione. Nie jest łatwo odkupić nazwę, która już opatentowana, bo fundacja, która zakładała ten festiwal, tą nazwę zarejestrowała w Urzędzie Patentowym i to jest jasne, że są właścicielami tej nazwy. My festiwale, które są marką stricte Krakowa, bardzo mocno wspieramy. Nie przykładam tego, co jest festiwal Misteria Paschalia, festiwal muzyki filmowej, Sacrum Profanum, festiwal Album, cykl koncertów Opera Rara. Mogę ich też mnóstwo wymieniać. Natomiast tu jest jedno ryzyko przy tych festiwalach. To jest to, że tak naprawdę nie mamy partnera, który nam daje duże pieniądze. My szukamy intensywnie środków zewnętrznych i oczywiście ściągamy, bo myślę, że jesteśmy z jedną z instytucji, która te środki zarówno unijne, jak i dotacje z ministerialne i wszelkiego rodzaju innych programów zbiera, myślę, że mogę powiedzieć bardzo dobrze. A co do druga odpowiedź, 3 miliony. No rzeczywiście w momencie, kiedy dostaliśmy budżet 800 milionów 900 tysięcy na rok 2013, pokazaliśmy, jakie mamy braki. Między innymi braki był festiwal Opus Camera, ale również nie przewidzieliśmy takiego koncertu jak Janki, nie przewidzieliśmy Sylwestra. Ja mam nadzieję i robię wszystko, żeby Janki się odbyły, dlatego też składamy już w tym tygodniu do Narodowego Centrum Kultury o jest otwarty nowy program, który dofinansowuje działania kulturalne na całym terenie Polski. Kolejny wniosek po to, żebyśmy dostali pieniądze na Janki i również będziemy składać do tego samego programu na kolendę nową, którą co roku robimy wspólnie z telewizją z programem drugim. Te pieniądze, jeżeli dostaniemy ten kolejny milion, to one rzeczywiście pomogą nam zrealizować Sylwestra i pomogą nam zrealizować ten projekt wiankowy, który będzie zdecydowanie inny niż pozostałych latach. Nie robiliśmy wianków w zeszłym roku i pokazało to, że one jednak były potrzebne, a zrobiliśmy Sylwestra i pieniądze tego Sylwestra dostał rzeczywiście ta wioneska w ubiegłym roku i pokazało to również to, że ci turyści, którzy przyjeżdżają wtedy w tym okresie dosyć szumnie, można powiedzieć, oczekiwali tego, żeby ten Sylwester odbył się na płycie rynku. Ja jestem przekonana, że w tym roku też się odbędzie, a staramy się go zrobić najlepiej, jak potrafimy i najtaniej, jak będzie to możliwe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan dyrektor Kulty z Krusiuszko. Panie przewodniczący, tak, szanowni państwo radni, tylko krótko odpowiem odnośnie tonarzy soli. Rzeczywiście wczoraj pomyliłem się, niestety miałem dane na koniec stycznia i to było 20 tysięcy, na koniec lutego jest 25 tysięcy. Ile jest w marcu, jeszcze nie wiem, przepraszam. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Kraków, pan radnych Ręków jeszcze, jest zamknięty. Panie radnych jest zamknięty. I określam termin prowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Bardzo proszę, bardzo proszę. A, jest informalny. Nie słyszałem, przepraszam. Tak, tak, bardzo proszę. Myślałem, jeszcze na dyskusję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej proszę o wydłużenie terminu poprawek do wtorku przed sesją do godziny 15. Dziękuję. Dobrze. 26.
Zgodnie z prośbą Klubu Platformy Obywatelskiej wprowadzam termin wprowadzenia autopoprawy na dzień 25 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 26 marca 2013 roku, godzina 15. Dziękuję bardzo.